Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Wawrzyniak i dzisiaj chciałbym poopowiadać trochę o swojej pracy, o miejscu, do którego w ramach swojej pracy często wracam, zawsze z wielką radością i entuzjazmem, a mianowicie o archipelagu Svalbard. W kilku słowach może się Państwu przedstawię. Jestem adiunktem w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Od już wielu lat prowadzę jako koordynator monitoringu hydrometeorologicznego Polskiej Stacji Polarnej Hornsund różnego rodzaju badania i projekty na Svalbardzie. W latach 2011-2012 zimowałem w Stacji Polarnej w ramach 34. ekspedycji jako wicekierownik wyprawy, jako meteorolog. No i swoją pracę zawodową związałem właśnie z Instytutem Geofizyki oraz badaniami polarnymi. Jeśli pomyślimy o Arktyce, jest to przede wszystkim w samym sercu Arktyki Ocean Arktyczny. Nie ma tam kontynentu, tak jak w przypadku Antarktydy. Jest to natomiast ocean, który jest otoczony kontynentami północnoamerykańskim i euroazjatyckim oraz różnego rodzaju archipelagami oraz wyspami, z których największa wyspa to Grenlandia. Na samym środku Oceanu Arktycznego znajduje się biegun północny, natomiast w kierunku południowym na wschód od Grenlandii znajduje się archipelag Svalbard, który jest przedmiotem dzisiejszego wykładu. Jeśli pomyślimy sobie o tym, że jesteśmy, ja akurat mówię do Państwa z Warszawy, nie mam pojęcia skąd Państwo jesteście, ale jeśli możecie, to napiszcie proszę na czacie, chętnie się dowiem. Więc ja jestem w Warszawie i 2771 km na północ stąd znajduje się Polska Stacja Polarna Hornsund, ta, o której już wspomniałem. I tam co rok odbywają się ekspedycje naukowe, całoroczne. Więc obserwatorzy, którzy pracują w stacji, przebywają tam od lipca bądź od czerwca danego roku i wracają dopiero w roku następnym, właśnie w lipcu bądź w czerwcu. Aktualnie w stacji znajduje się 7 osób. Ja w stacji byłem ostatnio we wrześniu zeszłego roku, ale ponownie ją odwiedzę w kwietniu tego roku, także w czerwcu do początku lipca, a później trzeci raz będę jeszcze leciał we wrześniu, gdyż zajmuję się kilkoma sprawami, na przykład mierzę wysokość pokrywy śnieżnej w okresie wiosennym. Do tego celu używamy różnego rodzaju sprzęty, georadar, w ostatnim czasie również drony bardzo nam w tym pomagają. Mogę powiedzieć, że dzisiaj dostałem informację, że kolejny artykuł został zaakceptowany w czasopiśmie Remote Sensing. Jest to artykuł dotyczący właśnie naszych pomiarów przy użyciu dronów. Drony dostarczają nam informacje nie tylko o pokrywie śnieżnej, także o wszelkiego rodzaju procesach geomorfologicznych, także hydrologicznych, pokazują nam, jak się zmieniają zasięgi lodowców i tak dalej, i tak dalej, także ich zastosowanie jest bardzo szerokie. No jest to jeden z tematów, którym się oczywiście zajmuję. Od naszej stacji do bieguna północnego jest 1450 km, więc jeśli ktoś Państwu mówi, że Polska Stacja Polarna Hornsund znajduje się na biegunie północnym, no to już tutaj muszę zdementować tę plotkę, do bieguna jeszcze kawałek jest. Jednak na północ od Svalbardu jest to już tylko Ocean Arktyczny, który jest pokryty dryfującym lodem morskim. Stąd ta biała czapa to jest lód morski, który dryfuje, a jego powierzchnia się oczywiście zmienia w ciągu roku. Archipelag Svalbard to grupa wysp, z czego największa to Spitsbergen. Te wyspy znajdują się pomiędzy szerokością geograficzną 74 a 81 szerokości geograficznej północnej, a 10 i 35 stopni długości geograficznej wschodniej. Krajobraz archipelagu to przede wszystkim lodowce, które zajmują ponad jego 60% jego powierzchni. Ponadto możemy zaobserwować na przykład na tym zdjęciu lotniczym po lewej stronie, które zrobiłem w zeszłym roku w sierpniu, że są tam nidziny nadmorskie, także spiczaste szczyty górskie, no więc krajobraz możecie sobie Państwo wyobrazić, albo raczej zobaczyć na tych zdjęciach. Bardzo duży wpływ na klimat Svalbardu mają prądy morskie. Przede wszystkim prąd ciepły zachodnio-szpicbergeński, który jest odnogą Golfsztromu. Natomiast wschodnie wybrzeża są obmywane prądem, który płynie z północy na południe. Jest to zimny prąd wschodnio-szpicbergeński.
ten ciepły prąd, który płynie na zachodzie, bardzo wpływa na temperatury, które tam notujemy, gdyż na tej szerokości geograficznej w przypadku Grenlandii czy Arktyki Kanadyjskiej jest zdecydowanie zimniej niż na Svalbardzie. Kilka wyników pomiarów Państwu oczywiście tutaj pokażę w dalszej części prezentacji. Średnia roczna temperatura wynosi około minus 6 stopni. Dla przypomnienia, w Polsce to jest około plus 8, plus 9 w ciągu roku. Na Spitsbergenie najcieplejszym miesiącem jest lipiec, który ma średnią temperaturę około plus 5 stopni. Natomiast zimą i wiosną temperatury zdecydowanie spadają i średnio w ostatnich latach nastąpiło przesunięcie, już wcale grudzień i styczeń nie są najzimniejsze. Najzimniejszy jest marzec i kwiecień i wtedy temperatury wynoszą około minus 12, minus 15 stopni średnio. Roczne sumy opadów w tej części archipelagu to około 500 mm, natomiast w centrum Spitsbergenu około 200 mm. Już jest tam bardziej kontynentalny taki klimat, który jest zdecydowanie bardziej suchy, znajduje się dalej od wpływu bezpośredniego prądów morskich. Częste są również silne wiatry. To wynika z przemieszczających się ośrodków niżowych. Ze względu na nachylenie osi ziemskiej, w zależności od tego, gdzie Ziemia się znajduje podczas swojej corocznej podróży wokół Słońca, półkula północna jest albo nachylona w kierunku Słońca, czyli tak jak to następuje latem, bądź jest odchylona od Słońca, czyli zimą. Wpływa to na długość dnia, z czego powiem Państwu, że w stacji dzień, znaczy noc polarna trwa od końca października do mniej więcej 12 lutego. Przez ten okres Słońce w ogóle nie wschodzi ponad horyzont. Cały czas polarnicy mają tam noc polarną. Natomiast od kwietnia do końca sierpnia na tak dużych szerokościach geograficznych występuje dzień polarny. I wtedy Słońce w ogóle nie zachodzi pod horyzont, czyli krąży na widnokręgu. Podałem tutaj również daty równonocy wiosennej, przesilenia zimowego, równonocy jesiennej oraz przesilenia letniego. Co roku się to zmienia, stąd myślę, że Państwo będziecie to również obserwować. Dzień polarny, noc polarna wyznacza oczywiście prace, które mogą być wykonywane na Svalbardzie. Podczas nocy polarnej żadne grupy terenowe tak naprawdę tam nie lecą, gdyż podczas nocy polarnej jest zdecydowanie bardziej niebezpiecznie. Natomiast do stacji przybywają grupy naukowców przede wszystkim w okresie wiosennym i w okresie letnim. Co można obserwować w okresie zimowym, to przepiękne zorze polarne. Wtedy niebo jest rozświetlane takimi wstęgami złóż, no i może się zrobić troszkę jaśniej, tak samo jak przy pełni księżyca. Wtedy też jest widno. W kilku słowach o historii Svalbardu. Pierwsze historyczne wzmianki, jakie zostały znalezione, pochodzą już z XII wieku, z ksiąg wikingów. Występuje tam nazwa Svalbardi Fundin, czyli ląd o zimnych wybrzeżach. Za oficjalną datę odkrycia archipelagu Svalbard uznaje się rok 1596, kiedy to wybrała się tam wyprawa holenderska kierowana przez Willema Barentsa. Ekspedycja Barentsa przyniosła do Europy informacje na temat bogactwa fauny, stąd pierwsze wyprawy po Barentsie to były wyprawy wielorybników. Wielorybnicy polowali na wieloryby, gdyż w okresie średniowiecznym tłuszcz z wielorybów, który wytapiano z ich ciał, służył między innymi w lampach olejowych. Polowania na wieloryby trwały kilka wieków, były bardzo skuteczne, na tyle skuteczne, że bardzo szybko te stacje, które były tworzone wielorybnicze na samym archipelagu, przestawały mieć sens. Na tych stacjach znajdowały się wielkie kotły, w których przetapiano tłuszcz wielorybi, natomiast przez wytrzebienie wielorybów trzeba było pływać coraz dalej. Stąd takie kotły były montowane na statkach wielorybniczych i już nie było potrzeb zostawania na dłuższy okres na lądzie. Stąd był taki duży rozwój w XVI-XVII wieku osad wielorybniczych. Następnie przez wytrzebienie wielorybów te osady troszkę podupadły,
ale tym obszarem zainteresowali się myśliwi, którzy zaczęli tam polować na przede wszystkim, by pozyskać futra. W ostatnich latach, co obserwujemy, przez to, że wieloryby są pod ochroną, nie wszystkie, Norwegowie jeszcze polują na minke whale, czyli na wale karłowate, ale dzięki temu, że nie polują na pozostałe gatunki, coraz częściej w wodach archipelagu możemy obserwować tu akurat skaczący humbug, czy też inne wieloryby. Tutaj kilka zdjęć z rejsu, na którym byłem w zeszłym roku, więc świetnie, że znowu coraz więcej wielorybów można obserwować. Są to niesamowite zwierzęta. Wspomniałem o myśliwych, byli to przede wszystkim traperzy z Norwegii, a ich głównym celem było wyłapanie jak największej ilości, a właściwie upolowanie jak największej ilości niedźwiedzi oraz lisów. Ze względu na futro lisów w okresie letnim, ta ich sierść nie jest jakby atrakcyjna, nie była atrakcyjna dla tych myśliwych, stąd zostawali oni na cały rok, gdyż podczas zimy lisy polarne zmieniają futro na zdecydowanie grubsze, gęstsze, piękniejsze. Stąd właśnie okres XIX wieku to zakładanie takich chat traperskich, które służyły do polowań. Polowania takie były również bardzo skuteczne. Używano między innymi samopałów, czyli takich skrzynek z nabitą bronią, z kawałkiem mięsa, gdzie zainteresowany niedźwiedź, który podchodził do takiej klatki, pociągał za spust. No i ta klatka po prostu w niego strzelała. Do polowań na lisy służyły przede wszystkim takie pułapki, które przygniatały lisa, żeby nie uszkodzić mu futra. W ostatnich latach to już się nie odbywa. Niedźwiedzie polarne są pod ścisłą ochroną od roku 1973. Koniec XIX wieku to początek ekspedycji naukowych na archipelag Svalbard, które oczywiście trwają do dziś. Tutaj w ramach Międzynarodowego Roku Polarnego w latach 1882-1883 powstała stacja założona przez Szwedów, Kap Torsen. Natomiast na koniec XIX wieku odbyła się szwedzko-rosyjska ekspedycja The Ark of Meridian, która udowodniła, że Ziemia nie jest kulą, tylko geoidą obrotową i jest spłaszczona przy biegunach. Wyznaczono bardzo dokładnie długość południka. Archipelag Svalbard był również miejscem, które było atrakcyjne dla zdobywców, tych, którzy chcieli zdobyć biegun północny. W 1897 rozpoczęła się wyprawa André, który próbował dolecieć na biegun północny balonem wodorowym. Niestety ta próba zakończyła się tragicznie, wszyscy uczestnicy ekspedycji zginęli. Natomiast pierwszy udokumentowany, gdyż zdobycie bieguna, to tutaj może bym zaprosił na lekcję kolegi Jurka Giżejewskiego, który dużo opowiada o wyprawach. Natomiast takie pierwsze udokumentowane zdobycie bieguna odbyło się w roku 1926, kiedy to na biegun poleciała wyprawa, której liderem był Amundsen, zdobywca bieguna południowego również, oraz konstruktor, sterowca i pilot Umberto Nobile. Była to wyprawa sterowcem Norge, który możecie Państwo zobaczyć na zdjęciach po prawej stronie. Nadal pozostałości po maszcie, który służył do przyczepienia tego sterowca, znajdują się w Nyalesundzie. Czyli Svalbard był bardzo dogodnym miejscem dla tych ekspedycji, które próbowały zdobyć biegun północny. Od początku XX wieku nastąpił duży rozwój przemysłu, do którego duże było zapotrzebowanie na energię elektryczną, no i różnego rodzaju surowce do jej wytwarzania, przede wszystkim węgiel. Svalbard ze swoimi zasobami stał się bardzo terenem, na którym odbywało się wiele konfliktów, gdyż wiele krajów zgłaszało swoje roszczenia, zwłaszcza w miejscach, gdzie znajdowano węgiel kamienny i zaczynano eksploatację. Powstawały tam pierwsze kopalnie. To właśnie początek XX wieku. Pierwsza wojna światowa to okres, podczas którego okazało się, że te konflikty już tak narosły, że trzeba było jednak się jakoś dogadać. Dlatego w roku 1920 w Paryżu podpisano traktat spitsbergeński.
dzięki czemu Svalbard znalazł się pod norweską administracją i zwierzchnictwem, ale zagwarantował ten traktat, że wszyscy sygnatariusze traktatu mają jednakowe prawa, które od tej pory są ustalane przez Norwegów. Polska podpisała traktat spitsbergeński w roku 1931 i dzięki temu możemy również swobodnie prowadzić tam swoje badania naukowe. Oczywiście wszystko odbywa się za zgodą gubernatora, gdyż on jest zarządcą tutaj, głównym administratorem tego terenu. Także wszelkie nasze badania musimy najpierw przygotowywać nie tylko logistycznie, ale też pozyskać zgody na przykład stawianie sprzętu w terenie. No ale te wszelkie badania prowadzimy we współpracy również międzynarodowej. Wszyscy sygnatariusze, już go podpisało ponad 46 krajów, mogą prowadzić badania na tym obszarze. Kilka miejscowości, które się rozwinęły. Na początku XX wieku to przede wszystkim osady górnicze, czyli Longyearbyen czy Barentsburg. Do lat 60. również kopalnia znajdowała się w Nyalesundzie, ale została ona zamknięta. I tak mniej więcej już od ponad 40 lat osada ta pełni funkcje naukowe. W Nalesundzie znajduje się kilkanaście stacji naukowych z różnych krajów. Na południu Spitsbergenu znajduje się polska stacja polarna Hornsund, o której troszkę więcej opowiem już za chwilę. Tutaj Longyearbyen, czyli stolica administracyjna, jest to miejsce, w którym znajduje się lotnisko, co umożliwia dotarcie na Svalbard przez cały rok. Lotnisko otwarto w latach 70., dzięki temu nie trzeba było już czekać, aż lód morski stopnieje, gdyż wtedy dopiero statki przypływały na Svalbard. Teraz tak naprawdę przez cały rok można tam dotrzeć. W zeszłym tygodniu moi koledzy wrócili z konferencji Polar Night Week. Na Svalbardzie znajduje się uniwersytet, na którym też miałem przyjemność studiować. No i można tam dotrzeć po prostu przez cały rok, przez co miasteczko funkcjonuje również w ciągu zimy. Nawet kiedy już kopalnie tak naprawdę przestały funkcjonować, wydobycie węgla zostało bardzo ograniczone tylko do jednej kopalni w okolicach Longyearbyen, no ale wszelkie usługi dla mieszkańców działają przez cały rok. Wszelkie budynki, jakie możemy zobaczyć w Longyearbyen, ale nie tylko, w Arktyce, są posadowione na palach. Te pale są wwiercane odpowiednio głęboko, tak aby dotrzeć do wieloletniej zmarzliny, która się znajduje w podłożu, gdyż zamarznięty grunt jest bardzo stabilny. I dzięki temu te pale wwiercone w zmarzlinę powodują, że konstrukcja jest stabilna, raczej się nie rusza, tylko że w ostatnich latach obserwujemy degradację zmarzliny i w okresie letnim ona coraz głębiej rozmarza, przez co grunt już nie jest taki stabilny, pale trzeba wwiercać coraz głębiej, już nawet na kilka czy kilkanaście metrów. Natomiast starsze budowle, które nie były na tak długich palach stawiane, zaczynają pękać bądź nawet się rozpadać. Ma to miejsce czy w Longyearbyen, ale też w wielu innych miejscach w Arktyce. Co może nas zaskoczyć, to znaki, jakie znajdziemy na wejściu na pocztę, do banku czy do marketu. Zakaz wnoszenia broni. Nie jest to popularny znak, gdyż w Polsce tak naprawdę jeśli ktoś ma zezwolenie na broń, no to może ją używać tylko na strzelnicy, więc jeśli się udaje na strzelnicę, to ją ma ze sobą, czy też służby mundurowe to mają takie pozwolenie. Natomiast na Svalbardzie jest nakaz noszenia broni wszędzie poza właśnie tymi miejscami jak bank czy sklep, wszędzie jak się wybieramy poza miejscowość Longyearbyen, czyli jak ruszamy w teren, broń jest obowiązkowa, a to przez to, że występuje realne zagrożenie ze strony niedźwiedzi polarnych i w przypadku zagrożenia i że jeśli nie ma możliwości jakiegokolwiek przedsięwzięcia innego kroku, bo można na przykład się gdzieś schować, to wtedy tej broni nie użyjemy. Jeśli można odjechać, uciec, cokolwiek, znaczy uciec na piechotę na pewno nie, gdyż niedźwiedzie biegają bardzo szybko, na krótkich dystansach nawet powyżej 50 km na godzinę. Natomiast jeśli już jest takie zagrożenie bezpośrednie i nie jesteśmy w stanie zrobić z tym nic, no to każdy, kto jest przeszkolony i ma taką broń, powinien jej użyć. Wspomniane przeze mnie lotnisko, otwarte w 1975 roku, no powiem, że jest bardzo wygodne, gdyż jeśli chcemy polecieć tam z Polski,
to loty odbywają się z Polski, trzeba polecieć najpierw do Tromso bądź do Oslo, a z Oslo bądź z Tromso są już bezpośrednie loty na Svalbard, dzięki czemu możemy tam dolecieć w każdym momencie. Statki, które pływają z Polski, na przykład statek Horyzont, który płynie z ekspedycjami naukowymi, wypływa w czerwcu. Jego rejs zwykle trwa około 7-8 dni, żeby się dostać na Svalbard. No więc w moim przypadku, gdzie staram się właśnie uczestnicząc w kilku projektach, nie tracić czasu na dotarcie do tego terenu, bardzo jest mi wygodny po prostu polecieć tam samolotem, gdyż mam więcej czasu na to, żeby tam na miejscu się zająć nauką. Kolejna wspomniana miejscowość, Barentsburg, jest to miejscowość rosyjska. Tutaj swoją eksploatację prowadziła i częściowo jeszcze prowadzi firma Arctic Ugol. Przed wojną, zanim Rosja została uznana państwem terrorystycznym, mieliśmy współpracę naukową z Rosjanami również z tej miejscowości. No i tutaj oni mają swoje stacje również meteorologiczne, z których porównywaliśmy w przeszłości różnego rodzaju dane. Kolejną miejscowością rosyjską, opuszczoną w 1998 roku, była również miejscowość górnicza Piramiden. Od 1998, kiedy już nikt tam na stałe nie mieszka, kilka lat temu uruchomiono ponownie hotel, gdyż dla turystów jest to ciekawa miejscowość, aby ją obejrzeć, zobaczyć, jak wygląda tak zwane ghost town, czyli opuszczone miasto w Arktyce. Wspomniana przeze mnie osada Ny-Alesund, w przeszłości górnicza, aktualnie znajdują się tam stacje kilkunastu krajów, m.in. Włosi mają tam swoją stację, Holendrzy, Chińczycy, Brytyjczycy, Francuzi, Koreańczycy, Hindusi, Japończycy, Niemcy czy Norwegowie. Prowadzone są też różne projekty w ścisłej współpracy z Polakami. Wielu z moich kolegów również tam często jeździ. Ja w przeszłości również byłem w Ny-Alesundzie, kiedy porównywaliśmy zanik i powstawanie pokrywy śnieżnej na północnym zachodzie Spitsbergenu, czyli właśnie w Ny-Alesundzie, oraz na południu Spitsbergenu, czyli w Hornsundzie. Instalowałem tam wtedy takie kamery poklatkowe. Zarządzanie przez archipelag, przez Norwegów, spowodowało włączenie dużych obszarów pod ścisłą ochronę. Znajduje się tam kilka parków narodowych, rezerwatów przyrody oraz obszarów chronionego krajobrazu, a także ochrony siedliskowej ptaków. Więc tak jak możecie Państwo zobaczyć, znaczna część tego archipelagu pokrywa obszary chronione. Pomiędzy osadami, które pokazałem, nie ma dróg. Więc jeśli sobie pomyślimy, że z Longyearbyen można by tak naprawdę w linii prostej dotrzeć do Hornsundu, by to odległość 140 około kilometrów, no to niestety nie możemy się przemieścić drogą, albo i na szczęście, gdyż takich dróg tam po prostu nie ma. W okresie wiosennym, kiedy występuje pokrywa śnieżna, jest to bezpieczne, w tym celu używamy skuterów śnieżnych. Zawsze jednak trzeba się na taką ekspedycję przygotować. Na saniach wieziemy wtedy cały sprzęt, żeby założyć kemping, jeśli będzie taka potrzeba. W okresie letnim pływamy statkami, bądź już w okolicach Hornsundu takimi zodiakami. Wiosną lokalnie można również się przemieszczać na nartach, bądź na skuterach. W okolicach Longyear jest również taka propozycja dla turystów. Można się przemieszczać psimi zaprzęgami. Wspomniany przeze mnie statek, który przepływa z Polski, Horyzont 2, jego rejs trwa około tygodnia. No jest to statek, który zwykle przypływa w czerwcu, następnie drugi raz na koniec sierpnia i dostarcza całość sprzętu, również wyprawy naukowe właśnie do Hornsundu, a także do kilku innych stacji. Jeśli sobie wyobrazimy, że bywają to czasami cięższe, wielkie sprzęty jak traktor, no to w tym celu, żeby takie ciężko, wielkogabarytowe sprzęty dowieźć na brzeg, służą amfibie. Amfibie, czyli takie pojazdy gąsienicowe, które mogą pływać również po morzu i transportują ten sprzęt również do samej stacji. No i takie amfibie potrafią udźwignąć nawet 12 ton.
przy Hornsundzie nie ma typowego nabrzeża. Wszelkie próby stworzenia takiego nabrzeża skończyłyby się fiaskiem, gdyż ogromne góry lodowe, które w okresie jesiennym zwłaszcza przypływają i uderzają o brzeg, niszczyłyby wszelką infrastrukturę. Gdyż lodowce uchodzące do morza, które się cielą, z których wypływają te wielkie góry lodowe, powodowałyby duże zniszczenia takiej infrastruktury. Więc w Hornsundzie, czyli w okolicach polskiej stacji, którą Państwo widzicie na zdjęciach, typowego portu nie ma, stąd amfibie są w użyciu. Stacja polarna Hornsund imienia Stanisława Siedleckiego powstała w roku 1957, wtedy odbyła się pierwsza zimowa wyprawa całoroczna. Następnie w latach 50. oraz 60. i na początku 70. lat stacja była używana tylko w okresie letnim, sezonowo. Natomiast od roku 1978 w stacji prowadzone są badania całoroczne. Tutaj okolice stacji. Na tym zakreśleniu mogą Państwo zobaczyć główny budynek, taki w kształcie litery T. Za nim znajduje się warsztat oraz hala. Ta biała i kilka profili badawczych, między innymi stacja prowadzi monitoringi meteorologiczny, hydrologiczny, glaciologiczny, sejsmologiczny, monitoring geomagnetyzmu, prowadzone są również badania fizyki atmosfery oraz obserwacje wszelkich zmian środowiskowych. Dla porównania stacja w okresie wiosennym, kiedy występuje maksymalna pokrywa śnieżna oraz w okresie letnim na zdjęciu poniżej. W okresie letnim tylko najwyższe partie gór i górne partie lodowców mogą być pokryte śniegiem, natomiast jak widzicie Państwo okolica stacji staje się zielona przez kwitnącą tundrę podczas krótkiego okresu wegetacji. Po lewej zdjęcie laboratorium oceanograficznego, tutaj laboratorium hydrochemiczne, a powyżej główny budynek Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na Kole, skąd prowadzę dla Państwa tę prezentację. Stacja jest zarządzana właśnie z tego budynku Instytutu Geofizyki. Może tak żartobliwie o polarnikach, gdyż jak pewnie Państwo słyszycie, polarnik to musi być jakiś twardy gość, dlatego zawsze się śmiejmy, że znajomi myślą o nas tak, jak widać na zdjęciu po lewej u góry, rodzina zresztą podobnie, być może niektórzy z nas o sobie myślą jako o pierwszych zdobywcach, a szczera prawda wygląda tak jak po prawej na dole. Prowadzone są różnego rodzaju obserwacje, zwykle zautomatyzowane, chodzi tylko o to, żeby utrzymać ten sprzęt. W teren również się wybieramy, kiedy prowadzimy pomiary pokrywy śnieżnej, przepływów i tak dalej, ale stacja jest miejscem, do którego się wraca, w którym jest ciepło, gdyż agregaty prądotwórcze zapewniają prąd, jest ogrzewanie, więc stacja jest miejscem tak naprawdę wewnątrz komfortowym. Tutaj dla przykładu zdjęcie głównej mesy, czyli pomieszczenia, w którym się spotykamy, możemy oglądać telewizję. W stacji znajduje się duża biblioteka, internet jest wewnątrz budynku, jest też siłownia i tak naprawdę niczego nie brakuje, więc jest takim komfortowym miejscem, z którego można prowadzić wszelkiego rodzaju badania, które oczywiście nie odbywają się wewnątrz stacji. Wewnątrz stacji są laboratoria, które służą do pomiarów próbek, które są pobierane w terenie. Kilka zdjęć przyrody. Tutaj gatunki, które nie mają niestety takiej możliwości, żeby się ogrzać wewnątrz stacji, muszą sobie naprawdę radzić w trudnych warunkach. Zwłaszcza zdobycie pożywienia w okresie zimowym jest ciężkie. Głównie Arktyka rozkwita latem. Wtedy znajduje się dużo pożywienia dla reniferów, mogą one sobie skubać mchy, porosty, które bardzo lubią. Przylatują też ptaki na okres lęgowy. Natomiast przez cały rok na stacji to możemy zaobserwować, przez cały rok właśnie, znajdują się tam niedźwiedzie polarne, które polują na lodzie morskim. W okolice stacji przychodzą, wyczuwając oczywiście zapachy, czasami są to dość niebezpieczne spotkania, na szczęście nie zakończyły się one nigdy źle, no, zwłaszcza dla ludzi, ale też bardzo dawno nie skończyły się źle dla niedźwiedzi i oby tak pozostało.
To, co wspomniałem o ptakach, które przylatują na okres letni, no to one sobie przylatują i na zimę odlatują. Natomiast ssaki, które są na cały rok, to lisy polarne, renifery czy niedźwiedzie, ale także foki, morsy, wieloryby, które również głównie na lato przypływają, ale w wodach otaczających Svalbard można je spotkać przez cały rok, nawet podczas nocy polarnej. Tu kilka zdjęć morsa czy wielorybów. W terenie, jak człowiek się przemieszcza i zobaczy takie ślady, to zaczyna się zwykle zastanawiać, czy aby na pewno warto pójść za tą skałę. Świeże tropy niedźwiedzia świadczą o tym, że on tam może się jeszcze znajdować, więc zbyt bezpiecznie nie jest. Lepiej się w takim momencie wycofać z tego obszaru. Znak, który znajduje się w Longyearbyen, który znaczy obowiązuje na terenie całego Svalbardu, to właśnie ostrzeżenie przed niedźwiedziami polarnymi. Kilka słów o niedźwiedziach. Taki noworodek waży około 0,5 kg. Młody niedźwiedź, który ma 4 miesiące, to waży już około 15 kg. Natomiast dorosła samica może ważyć około 250, natomiast samiec nawet 700 kg. Rekordzista miał około tony. No więc możecie sobie Państwo wyobrazić, że jest to ogromny drapieżnik, największy, jakiego można spotkać na lądzie. Jego głównym pożywieniem są foki, na które poluje na lodzie morskim, ale przez coraz tak naprawdę krótszy okres pojawiania się lodu morskiego i jego mniejszy zasięg w Arktyce, coraz trudniej jest niedźwiedziom właśnie polować skutecznie. Stąd częściej możemy spotkać niedźwiedzie w okolicach stacji wędrujące sobie. Tutaj dla porównania skali, niedźwiedź i człowiek, samiec jak stanie może mieć około, jak stanie na dwóch łapach tylnych, może mieć około 3,5 metra nawet wysokości. Tutaj myślę, że no nie wiem, czy ciekawostka, gdyż raczej wszyscy wiedzą, dietę niedźwiedzi polarnych nie stanowią pingwiny, więc to nie jest tak, że niedźwiedź poluje na pingwiny. Pingwiny żyją na półkuli południowej, na Antarktydzie, natomiast na północy niedźwiedzie polują na foki. Więc nie ma takiej możliwości, żeby zapolowały na pingwiny. Kilka jeszcze zdjęć. Duży samiec po lewej, z prawej młode niedźwiedzie. Czy też kilka moich zdjęć, gdzie niedźwiedzie zawsze interesują się sprzętem, który tam mamy. Są to zwierzęta bardzo inteligentne, bardzo ciekawskie i cokolwiek umieszczamy w terenie do pomiarów musi być zabezpieczone nie tylko przed warunkami atmosferycznymi, ale także odpowiednio odporne, gdyż zainteresowany niedźwiedź może nam sprzęt zniszczyć. Zdrowy niedźwiedź zwykle nie jest niebezpieczny dla człowieka, gdyż jego główny pokarm stanowią wspomniane już foki. Natomiast młode niedźwiedzie, które jeszcze nie polują za dobrze, bądź stare niedźwiedzie, które już są za słabe bądź chore, żeby dobrze polować, stanowią realne zagrożenie dla człowieka. Stąd podczas badań terenowych wszelkich no, musimy mieć ze sobą broń i to broń, którą musielibyśmy ewentualnie użyć, jeśli by zaszła taka potrzeba. Zdarzają się takie dość wyjątkowe sytuacje koło stacji naszej. Na zdjęciach po prawej stronie mogą Państwo zobaczyć kilka zdjęć, kiedy to niedźwiedź zagonił renifera do fiordu, następnie go upolował i go zjadł. Zwykle niedźwiedzie nie uganiają się za reniferami, gdyż na lądzie renifery zdecydowanie byłyby wytrzymalsze. Niedźwiedź tak naprawdę swoją regulację ciepła ma przez nos i pysk, więc bardzo szybko by się zgrzał i mogłoby to być dla niego niebezpieczne, gdyby za takim reniferem biegł. Natomiast przegonienie renifera do wody spowodowało, że tam już renifer uciekać nie mógł. No i niedźwiedź dość skutecznie sobie z nim poradził. Zdarzają się również niestety śmiertelne wypadki z ludźmi. Ostatni taki miał miejsce w sierpniu 2020 roku w okolicach Longyearbyen. Lis polarny, to kilka przykładów zdjęć tego, że nasz sprzęt, który gdzieś tam umieszczamy, nie jest zagrożony jedynie ze strony niedźwiedzi, również renifery
mogą się interesować kablami, dlatego zawsze je zabezpieczamy. W tym przypadku akurat to jest jakiś stary kabel, który renifer znalazł. No, nasze zabezpieczone stacje meteorologiczne i tak dalej również są przedmiotem, o który renifery ścierają sobie jesienią z sypu. No i w takich momentach, ocierając sobie z sypu, z poroża, zdarza się, że również i nam wyrywają kable z tego sprzętu. Po prawej taki przykład. No, ciekawie również jest spotkać morsy w terenie. Lepiej do nich za blisko nie podchodzić, ale my dla nich nie stanowimy zagrożenia, więc nie reagują zbyt agresywnie, dopóki się za blisko nie podejdzie, więc można bezpiecznie sobie zrobić nawet takie zdjęcie, jak widzieli Państwo z zeszłego roku moje. Kilka fok. Występuje tam ich wiele gatunków. No a wspomniane latem grupy ptaków, które przylatują na Svalbard, przede wszystkim mewy, fulmary, alczyki, rybitwy, wydrzyki, maskonury, gęsi, nurzyki, nurniki czy edredony. Lato to jest okres, kiedy po prostu w powietrzu rozbrzmiewa śpiew ptaków. Między innymi alczyków, które możecie Państwo zobaczyć po prawej stronie. W okolicach stacji znajduje się wielka kolonia alczyków, około 500 tysięcy par, czyli milion osobników. Takim ciekawym ptakiem jest również rybitwa popielata, która na okres lata arktycznego przylatuje na Svalbard, natomiast w drugim okresie roku, na zimę, lecą one na południe, na Antarktydę, czyli na lato antarktyczne. Kilka zdjęć innych ptaków, pardwy czy maskonury. Co może zaskoczyć, to tundra, która rozkwita, i to różnego rodzaju mchami, porostami czy trawami, ale również różnymi gatunkami grzybów. Okres wegetacji jest krótki, trwa zwykle od końca czerwca do początku sierpnia, no ale niech Państwa nie zaskoczy, że można zobaczyć takie kolorowe kobierce. Arktyka to nie tylko biały, pokryty śniegiem obszar, ale również kwitnąca tundra. To, co obserwujemy na świecie, a przede wszystkim w Arktyce, to ocieplenie klimatu. Jeśli chodzi o Arktykę, to te zmiany klimatu są największe. Tutaj po różnych szerokościach geograficznych macie Państwo pokazane, jak ten klimat się zmienia. Średnia globalna już przekroczyła ponad plus 1,1 stopnia. Natomiast w Arktyce ocieplenie, na przykład dla naszej stacji, w ostatnich 40 latach średnia roczna temperatura wzrosła o 4,5 stopnia. Wynika to przede wszystkim z tego, że na tym obszarze obserwujemy coraz mniej śniegu i lodu. Śnieg i lód powoduje refleksję promieni słonecznych, odbijają się one i wracają do atmosfery, natomiast kiedy tego śniegu i lodu nie ma, promieniowanie słoneczne jest pochłaniane przez ciemną wodę bądź ciemny grunt. Stąd to ciepło w Arktyce jest zdecydowanie coraz bardziej wyraźne i obserwujemy nie tylko to, że coraz mniej jest pokrywy śnieżnej, ale także te wyższe temperatury oraz opady deszczu, które są obserwowane coraz częściej niż opady śniegu, powodują wycofywanie się czół lodowców, powodują wytapianie gruntu, czyli ta zmarznina się degraduje, no i całe funkcjonowanie Arktyki się zmienia, stąd wiele prowadzonych tam badań. Między innymi badań meteorologicznych. Meteorolodzy, tacy jak w przeszłości ja, kiedy pracowałem w stacji, pozyskiwałem, przetwarzałem i interpretowałem dane z różnego rodzaju przyrządów pomiarowych. Następnie te dane, które są tam zbierane, służą do tworzenia prognoz pogody, ale także do informacji na temat zmian klimatu, a także symulacji, jak ten klimat będzie się zmieniał w przyszłości. Obserwujemy również ciekawe zjawiska. Jako meteorolodzy mamy oczywiście do czynienia tutaj, zresztą jak i każdy z nas może takie obserwacje prowadzić. Można obserwować hydrometeory, czyli wszelkie cząstki wody zawieszone w atmosferze, takie jak mgła, czy deszcz, czy mrzawka. Litometeory to wszelkiego rodzaju pyły w powietrzu, mogą się tworzyć takie wiry pyłowe. Jeśli chodzi o fotometeory, to między innymi halo słoneczne, czy wieniec słoneczny.
zimą w Arktyce, ale również bardzo rzadko, ale i w Polsce możemy zaobserwować zorze polarne. Mówię zimą w Arktyce nie dlatego, że zorze nie występują, gdyż wybuchy na Słońcu są przez cały rok, jednak są widoczne dopiero podczas, dopiero na niebie, które jest ciemne, czyli podczas nocy polarnej. Tutaj kilka przyrządów w ogródku meteorologicznym przy stacji polarnej Hornsund. Różnego rodzaju przyrządy służą do poszczególnych pomiarów parametrów meteorologicznych, na przykład ceilometr mierzy podstawę i wysokość chmur, pluwiometry służą do pomiaru opadów atmosferycznych, natomiast radiometry mierzą wielkość promieniowania słonecznego. Kilka danych. Średnia roczna temperatura dla stacji Hornsund to jest minus 3,7 stopnia Celsjusza. Maksymalna odnotowana temperatura to plus 16,5 w lipcu 2020 roku. Natomiast minimum to około minus 36 stopni zanotowane w roku 1981. Jeśli są Państwo zainteresowani większą ilością danych, które są tworzone w stacji, które są zbierane w stacji, można je podejrzeć przede wszystkim w naszych artykułach naukowych, ale także na stronie stacji Hornsund, hornsund.igfedu.pl, w zakładce Pogoda można znaleźć takie biuletyny. Wspomniane przeze mnie zmiany to wzrost temperatury powietrza. W latach 80. średnia roczna temperatura w Hornsundzie to było około minus 6 stopni, aktualnie to jest około minus 2 stopni. No więc zmiany są to bardzo drastyczne. Tak samo ilość opadów się zmienia, jest coraz więcej deszczu. Stąd informacje, które wypływają z naszej strony i mam nadzieję, macie Państwo dostęp do takich mediów, bądź artykułów, bądź książek, w których to opisujemy i prawdopodobnie spotkaliście się z informacjami na temat tego, jak drastyczne zachodzą zmiany w Arktyce. Tu kilka przykładów, że takie informacje w mediach również się znajdowały z naszej stacji, pisała o tym Polska Agencja Prasowa czy National Geographic Polska. Często gdzieś tam mam zaproszenia do mediów, żeby na temat zmian klimatu poopowiadać, więc mam nadzieję, że słyszeliście o tym Państwo, nie tylko ode mnie, ale też od innych kolegów naukowców. To, czym się zajmuję oprócz pomiarów meteorologicznych, to również funkcjonowanie zlewni rzecznych. Interesuje nas, w jakim okresie rzeki płyną, gdyż na zimę, jak już temperatury spadają poniżej zera, te mniejsze rzeki, które mamy w okolicach wybrzeży na Svalbardzie, zamarzają. Natomiast przez zmiany klimatu, przez coraz dłuższy okres z pozytywnymi, czyli z dodatnimi temperaturami, te rzeki funkcjonują coraz dłużej w ciągu roku. Czyli nie, że od czerwca do września, czyli nawet, ale nawet od maja do listopada w ostatnich latach. Taką ciekawostką niewątpliwą są również lodowce, które powstają w miejscach, gdzie więcej śniegu się gromadzi niż topnieje, więc z poprzedniego roku, z poprzedniej zimy ten śnieg zostaje i narasta. Jeśli odpowiednie warunki są spełnione, to ten śnieg z kryształków, które spadają, zaczyna się przemieniać w śnieg ziarnisty pod wpływem nacisku, wypychania pęcherzyków powietrza. Coraz bardziej, to tak jak tworzymy kulkę śniegu, ściskamy, po prostu wypuszczamy powietrze z tej kulki. No i taki ściśnięty śnieg może prowadzić do tworzenia się lodu lodowcowego. Taki lód lodowcowy zaczyna grawitacyjnie spływać w dół dolin i wydzierać wszystko na swojej drodze. Co w ostatnich latach obserwujemy, to negatywny bilans masy. Jeśli śniegu jest więcej z poprzedniego roku, to bilans masy jest dodatni. Natomiast jeśli coraz więcej śniegu się wytapia, to bilans masy jest ujemny. No i tendencją ogólnoświatową dla lodowców, ale także lądolodów, w tym grenlandzkiego oraz lądolodu zachodniej Antarktydy, obserwujemy zdecydowanie negatywny bilans masy. Kilka zdjęć, tutaj akurat zdjęcie satelitarne pokazujące zasięgi lodowców w okolicy Hornsundu. Polska stacja znajduje się w zachodniej części, czyli po lewej. Natomiast wnętrze fiordu do roku 1899, gdzie przebiega ta żółta linia, no było pokryte lodowcami. W ostatnich latach wszystkie te lodowce się wycofują, w niektórych przypadkach nawet o kilkanaście kilometrów. Stąd powiększenie fiordu, tutaj przykłady dwóch zdjęć z roku 1990.
i 2017. Skala po prawej stronie na dole 5 km. Zobaczcie Państwo, że można to zobaczyć. Warto pójść w teren ze starą fotografią. I tutaj kilka takich zdjęć dla Państwa przygotowałem. Rok 99. To jest lodowiec Hans w okolicach Polskiej Stacji Polarnej. Rok 2008 powyżej, rok 2014 poniżej, rok 2020 i rok 2021. Takie porównanie, które może robić wrażenie, ale być może nie do końca, jeśli się nie zna skali. Dlatego proszę, aby spojrzeli Państwo na zatokę, która znajduje się w centralnej części lodowca. O, i tutaj przybliżam grupę kolegów, glacjologów, którzy idą w swój obszar badań. Tutaj można ich dokładniej zobaczyć. Stąd ogromna skala dla osób, które zajmują się tymi badaniami. No i tutaj nasza współpraca naukowa z glacjologami prowadzi oczywiście do wniosków i tworzenia, pisania kolejnych artykułów naukowych. Tutaj przykład artykułu, w którym jestem współautorem, dotyczący bilansu lodowca Hansa. Tutaj dwa moje zdjęcia, 2011 i 2021. Wspomniałem już, że zachodzi degradacja zmarzliny. W kwietniu tego roku wybieram się, aby ponownie odwiercić kilka głębokich dziur na 20 metrów i zainstalować tam czujniki temperatury, gdyż mamy bardzo ciekawe wyniki dotyczące tego, że wiemy, że w latach 80. rozmarzanie w okresie letnim sięgało do około 3 metrów. Aktualnie grunt rozmarza do około 6-7 metrów. A projekcje wskazują, że w przyszłości będzie rozmarzało jeszcze głębiej. Wspomniany przeze mnie lód morski, jego zasięgi mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej podanej tutaj przeze mnie. Warto tam spojrzeć na wykresy, które są tworzone, oraz zasięgi różnego rodzaju mapy. Degradacja lodu morskiego to około minus 13% na dekadę, czyli o taką powierzchnię zmniejsza się zasięg lodu morskiego. Obserwacje są prowadzone od końca lat 70. XX wieku, więc przez ostatnich ponad 40 lat obserwujemy, że tego lodu morskiego jest coraz mniej. Stąd nasze również publikacje dotyczące tego, jak zanik lodu morskiego wpływa na notowane temperatury powietrza na Svalbardzie. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, na pewno gdzieś tam Państwo docieraliście do takich informacji, tutaj między innymi takie ode mnie, czy na Onecie, czy na Polskiej Agencji Prasowej. Proszę się tym po prostu interesować, czasami też są wywiady w radio i też wszelkie inne źródła informacji. Stanowisko nauki o wpływie człowieka na współczesne ocieplenie jest jasne. Od połowy XX wieku to człowiek przez emisję gazów cieplarnianych wpływa na ocieplenie klimatu. I tutaj żaden rozsądny naukowiec nie będzie z tym dyskutował. Stąd myślę, że warto się zastanowić nad tym, czy aby na pewno warto dyskutować, czy mamy na to jakiś wpływ, czy nie powinniśmy przechodzić na alternatywne źródła energii, bo odpowiedź jest jasna, musimy i to jak najszybciej. Można się zastanowić, co zrobić, aby te zmiany klimatyczne zatrzymać. Tutaj odpowiedź jest jasna. Musimy jak najszybciej przestać spalać paliwa kopalne i zmienić sposób, w jaki produkujemy żywność. Jeśli zostawimy obszary dzikiej przyrody, to ta przyroda się odrodzi i będzie wpływać niewątpliwie na klimat, który powinien się spowolnić swoje ocieplenie, gdyż teraz jesteśmy na takiej równi pochyłej, która już, no niestety prognozy, projekcje, które są klimatyczne, wskazują, że Arktyka może, jej temperatura może wzrosnąć o kilka stopni w ciągu roku i tego śniegu nawet może już w przyszłości, nawet pod koniec tego wieku w Arktyce nie być w niektórych miejscach, na przykład w okolicach Polskiej Stacji Polarnej. Stąd każdy z nas musi się po prostu zastanowić, jak żyć skromniej i czy aby na pewno swoim postępowaniem nie wpływa na to, że klimat się zmienia. W tym momencie myślę, że chciałbym Państwu jeszcze wiele informacji przekazać, ale zostało nam 10 minut. Być może coś było niejasne. I być może kończą Państwo swoje lekcje w szkołach, bo wiem, że czasu zwykle jest troszkę mniej.
Stąd proszę o informację, czy są jakieś pytania z Państwa strony, bo jeśli nie, to chętnie krótko opowiem o zagrożeniach i bezpieczeństwie. Książki o zmianach klimatu, które polecam. Klimatyczne ABC znajduje się w internecie, więc to jest ta książka, którą bardzo polecam, PDF jest do pobrania z internetu. Czy mogę opowiedzieć o zmianach różnorodności gatunkowej ptaków? Czy chodzi o różnorodność gatunkową tych, które tam występują? Proszę uściślić. Tak, no to może wrócę do slajdu z ptakami. Większość ptaków, które tam są, przylatują w okresie lęgowym na lato, gdyż żywią się fitoplanktonem bądź fauną, czyli drobnymi takimi krylem, który żywi się fitoplanktonem. Więc w okresie letnim przylatują, zaczynają się tam intensywnie latać, odżywiać we fiordach i w Morzu Grenlandzkim. No i tutaj mają swoje siedliska pomiędzy skałkami, jak na przykład alczyki. Większość ptaków próbuje się chronić w tych swoich gniazdach, w miejscach, które byłyby niedostępne dla lisów polarnych. Stąd często na pionowych ścianach skalnych możemy zaobserwować, że gdzieś w jakichś zagłębieniach, załomach znajdują się ich gniazda. Tak na przykład robią wydrzyki czy nurniki. I czy są bardziej zagrożone niż inne ptaki? Ptaki oczywiście muszą się dostosowywać do panujących warunków. I tutaj no mogę powiedzieć, że ciężko jest im w ostatnim okresie trafić, gdyż one, tak, dorosłe są odporne na wodę i warunki atmosferyczne. Przez bardziej nieprzewidywalną pogodę, przez to, że jest coraz więcej deszczu, no i gniazda mogą zostać zalane, a młode nie są odporne na chłód. Zaprosiłbym może do publikacji moich kolegów ornitologów, na przykład Kasi Wolczulanis Jakubas, czy Darka Jakubasa. Oni akurat się zajmują od wielu, wielu już lat właśnie, prowadzą swoje badania w kolonii alczyków i badają ich zachowania. Stąd oni są przede wszystkim, myślę, mogą być adresatami takich pytań i ich pracy. No ja tutaj jakoś szczegółowo tematu nie poruszę, zaprosiłbym do innych. Nie znała pani ich publikacji. Okej, no to właśnie polecam. To są fachowcy w swojej dziedzinie. Kiedyś był też film taki dokumentalny z nimi, Mały Alczyk, Wielka Sprawa. Można go gdzieś tam w bibliotekach na pewno znaleźć. Ja w swojej biblioteczce na przykład mam. Co wydobywano w kopalniach w tamtej okolicy? Pokazywałem kopalnię węgla kamiennego. W okolicy Hornsundu żadnej eksploatacji nigdy nie było i raczej nie będzie. Obszar ten znajduje się w Parku Narodowego Południowego Spitsbergenu. No i na szczęście dzięki temu obszar jest ten dziewiczy, nie jest tak zmieniony przez człowieka. No i raczej nikt pozwolenia na wydobycie węgla w okolicach stacji. Na szczęście tam nie ma też takich zasobów, które by były szczególnie opłacalne do eksploatacji. Więc akurat w przypadku Hornsundu nic tam nie wydobywano, nie zajmowaliśmy się eksploatacją, a do tej pory i tak jak od początku naszych badań zajmujemy się eksploracją. Krótko o bezpieczeństwie. O, może na czacie mogą Państwo napisać, jakich niebezpieczeństw można się spodziewać w Arktyce, bo na pewno już po prezentacji jakieś tam pomysły Państwo na to mają. To w czasie, kiedy przełączam prezentację, proszę odpisać. Co może być dla nas zagrożeniem? Warunki pogodowe, świetnie. Niedźwiedzie, jasne. Komunikacja z lądem, tak, ograniczona. W okolicach Polskiej Stacji Polarnej telefony komórkowe służą tylko jako, no nie wiem, może stoper albo dyktafon, bo zasięgu GSM tam po prostu nie ma. Wewnątrz stacji jest internet, więc można sobie przez Wi-Fi pokorzystać, ale rzeczywiście do komunikacji używamy zupełnie innych środków.
takich, mogę pokazać. O, akurat pudełko tutaj tylko mam. UKF-ek, czyli to są takie radia, które nam służą do kontaktu. Mamy też takie GPS-y z InReachem, które nam pozwalają wezwać pomoc, jakby się cokolwiek działo. Jest taki tam przycisk SOS. No, ale komunikacja to również bardzo tutaj jest istotna w razie zagrożenia. No dobrze, kilka odpowiedzi padło. Na slajdach przygotowałem ich troszkę więcej, uszeregowałem to, więc Państwu pokażę, co nam grozi w Arktyce. To przede wszystkim zmienność warunków atmosferycznych. I to, co będziemy robić, musimy zawsze ustalać w związku z tym. Na przykład zestaw rzeczy, które zabiorę ze sobą w kwietniu, żeby tam prowadzić swoje pomiary i badania, to będą zupełnie inne ubrania niż w czerwcu czy we wrześniu. Na maksymalną pokrywę śnieżną i zdecydowanie niższe temperatury, minus kilkanaście stopni, jeśli prowadzimy badania stacjonarne albo na przykład tu będziemy robić odwierty, no to wiem, że stojąc przy takim odwiercie przez kilkanaście godzin muszę zdecydowanie założyć jakiś ciepły kombinezon. A mogę nawet taki Państwu pokazać, bo mam tutaj wysoko. Ten pierwszy kombinezon to był mój kombinezon skuterowy, natomiast drugi to taki, który służy mi do pływania po fiordach. Trzeba się też pod spodem ciepło ubrać, gdyż ten drugi kombinezon jest dość cienki. Ale mamy też takie specjalne kombinezony ratunkowe, Helly Hansen, które są cieplejsze, też wypornościowe, pozwalają się utrzymać na wodzie. No i też pozwalają jakoś utrzymać temperaturę ciała przez kilkanaście godzin, gdyż bez takiego kombinezonu człowiek przeżyłby kilka minut zaledwie, aż do swojej hipotermii i śmierci. Dobra, już udostępniam prezentację dalej. Co jeszcze? Niskie temperatury plus wiatr, czyli przy silnym wietrze odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Mogą również występować niskie chmury i mgła, które zdecydowanie ograniczają widzialność. Zimna woda, która w okresie letnim to jest około plus 4 stopni, zimą, kiedy fiord zaczyna zamarzać, temperatura wody może być nawet ujemna, gdyż słona woda zamarza w niższych temperaturach niż woda słodka. Wszelkie procesy glacjalne, czyli lodowcowe i procesy stokowe, nie ma tam typowych szlaków turystycznych, gdzie te szlaki są oznakowane, zwykle zrobione tak, żeby było w miarę bezpiecznie, a na odcinkach, gdzie jest niebezpiecznie, są przygotowane łańcuchy, na przykład w Tatrach. Na Svalbardzie tego nie ma, więc trzeba swoją trasę zawsze gdzieś tam wybrać wcześniej, żeby się nie zdziwić w terenie, że jakiegoś miejsca się pokonać nie da. Kolejna rzecz to duże odległości. Wspomniałem, że tam nie ma samochodów, więc raczej trzeba się przemieszczać na piechotę. Wiosną jest taki komfort, że można skuterem, no ale trzeba pamiętać, że godzina jazdy skuterem to jest doba powrotu na nogach. Stąd no, to też trzeba mieć zawsze w głowie, że dłuższy wyjazd może spowodować duży problem. Niedźwiedzie polarne, wspomniane już tutaj w komentarzu, i inne zwierzęta. Lisy mogą mieć na przykład wściekliznę. Niespodziewany wyskok wieloryba z fiordu może spowodować dużą falę, która może być niebezpieczna, jeśli się znajdujemy na pontonie i tak dalej. Ograniczony zasięg sieci komórkowej i radiowej. Tutaj komórkowej sieci w okolicach Hornsundu nie ma w ogóle, natomiast sieć radiowa jest, tylko trzeba być w zasięgu tej stacji radiowej, stąd już wyjście za którąś górę może nam ten zasięg po prostu ograniczyć i możemy nie mieć go wcale. Stąd używamy również telefonów stacjonarnych w przypadku zagrożenia, żeby mieć po prostu połączenie. Telefon stacjonarny może nas, informacja o tym, że potrzebujemy pomocy, może dotrzeć. Tam drobne błędy i napotkane problemy mogą prowadzić do naprawdę groźnych sytuacji. I tu naprawdę mógłbym przytoczyć wiele drobnostek, które nam się wydarzyły. Na przykład płynęliśmy z kolegą na drugą stronę fiordu,
Mieliśmy walizkę z bronią, tylko że tą broń czyściliśmy i się okazało, że została w stacji. Taki przykład. A co jeśli byłby niedźwiedź? No i kolega stwierdził, że płyniemy przecież na chwilę, gdzie tam jaki niedźwiedź, tylko zabieramy coś z brzegu i wracamy. No i się okazało, że na brzegu niedźwiedź był. Stąd nie mogliśmy dotrzeć do tego miejsca, musieliśmy szybko wracać do stacji. No taka na przykład drobna sytuacja, która może zrobić się naprawdę groźna. Tutaj nie jest tak, że zadzwonimy na TOPR, aczkolwiek mamy taki komfort, że Norwegowie latają w bardzo różnych warunkach i zdarzało się w przeszłości, że też pomagali naszym pracownikom ze stacji. Kiedy na przykład kolega glaciolog wpadł do szczeliny, informacja została, Norwegowie zostali poinformowani i powiedzieli na przykład w stacji, żeby nie udzielać pomocy temu koledze, że oni przylecą z helikopterem i z ratownikiem. I rzeczywiście helikopter przyleciał, opuścił się na linię po tego kolegę. W sytuacji wpadnięcia do szczeliny problem jest taki, że człowiek wokół siebie wytapia lód, po czym ten lód zaczyna zamarzać, co unieruchamia człowieka. I w takiej sytuacji ciężko się w ogóle ruszyć, i dlatego ten ratownik naszego kolegę wydarł z tego lodowca, z tej szczeliny. No to taki przykład. Kolega skakał, było mu troszkę zimno, bo mierzył tyczki ablacyjne, więc podskoczył kilka razy. Jeden ze skoków skończył się 20 kilka metrów głębiej niż planował, zostając na powierzchni. No, stąd takie ciekawostki, myślę. No i to, że do każdego wyjścia musimy być przygotowani. Jeśli planujemy iść na lodowiec, mogą się tam znajdować szczeliny, kanały i studnie, a także inne warunki topoklimatyczne. Koło stacji może być troszkę cieplej, ale jak pójdziemy na lodowiec, jakiś wiatr zawieje po lodowcu, to zdecydowanie jest tam chłodnie i niekomfortowo. Stąd na dłuższe trasy zawsze się ubieramy na cebulkę. Nigdy nie ma takiego jednego zestawu ciuchów, który byłby odpowiedni, gdyż jak wchodzimy na jakąś górę, zaczynamy się męczyć i pocić, no to po chwili się wychłodzimy, bo jesteśmy mokrzy. Natomiast trzeba wtedy kilka warstw z siebie zdjąć. Zatrzymujemy się w pewnym miejscu, zaczyna wiać, trzeba kolejne warstwy na siebie założyć. W przypadku lodowców często szczeliny pokryte są takimi mostami śnieżnymi, które pokrywają szczelinę i nie widzimy, że one się tam pod spodem znajdują. No ale są to bardzo niebezpieczne miejsca, gdyż tutaj rozwarcie takiej szczeliny może być na tyle duże, że można do niej wpaść. I tak naprawdę bezpieczniej jest, jeśli idziemy po gołym lodzie, tylko wtedy jest też bardzo ślisko, więc warto mieć ze sobą raki, czekany. No i rękawice, w razie tu jakby się człowiek przewrócił na takim lodzie, no to można się naprawdę uszkodzić. Więc cały taki zestaw, łącznie z uprzężą i liną, kiedy prowadzimy badania na lodowcach, ze sobą zabieramy. Jeśli mamy ze sobą odpowiednie wyposażenie, możliwe jest nawet zejście w głąb szczelin czy studni lodowcowych, i takie wnętrze lodowca to naprawdę jest niesamowite miejsce. Tutaj kilka moich zdjęć, które pokazują sople lodowcowe w takich kanałach wewnątrz lodowca. Bardzo niebezpieczną strefą jest też strefa czołowa lodowców, gdzie odbywa się proces cielenia, czyli obrywania takich dużych gór lodu. Stąd podpływanie do czół lodowców zawsze trzeba sobie gdzieś tam mieć na uwadze, że takie cielenie, czy widoczne z góry, czy od spodu, gdyż tutaj to, co wystaje ponad wodę, to jest w tym przypadku około 40 metrów, ale kolejne 70 znajduje się pod wodą, więc pod wody też takie cielenie może mieć miejsce. Stąd podpływanie do lodowca musi się odbywać w pewnej odległości, takiej, żeby było bezpiecznie. Kolejne zagrożenie to zagrożenia na stoku, i mam tutaj na myśli nie tylko lawiny w okresie wiosennym, ale także wszelkiego rodzaju obrywy skalne, rumosz, osuwiska. Sam widziałem, jak taki wielki głaz w zeszłym roku w okolicy Longyearbyen to było, spadał, po prostu się oberwał. Gdyby ktoś się w tym momencie znajdował na ścieżce takiego głazu, to nawet wolę nie myśleć, co by się mogło stać. Więc na niektóre zagrożenia nic nie poradzimy, ale na pewno wchodząc gdzieś tam w góry, które no nie są zbyt stabilne, warto ze sobą brać, no to bez wątpienia, wysokie buty, które zabezpieczą nam kostki, żeby się nie poślizgnąć, zwłaszcza jakby się zrobiło ślisko, a także kask. W sytuacji, kiedy ktoś powyżej rusza kamień, no to musi krzyknąć tym niżej, że leci kamień, no i wtedy trzeba odskakiwać.
bądź się kłaść w bezpiecznym miejscu. Rzeki arktyczne, na których prowadzimy pomiary, to też jest bardzo dynamiczny system. W takie rzeki w okresie kilku godzin mogą zmienić swój stan i to bardzo gwałtownie. Na przykład rano, kiedy jest jeszcze troszkę chłodniej po nocy, nocą słońce nie zachodzi, ale jest niżej nad horyzontem niż około południa. Natomiast jak w południe jest wyżej, latem polarnym oczywiście, no to lodowce zaczynają topnieć zdecydowanie szybciej. Stąd gwałtowne wezbranie takich wód. Rzeki lodowcowe zwykle prowadzą też dużo rumoszu i zawiesiny, stąd ich kolor. Więc przechodzenie przez taką rzekę, która swój stan od poranka do popołudnia mogła zdecydowanie zmienić, a także to, że nie widać dna, jest naprawdę niebezpieczne, stąd trzeba uważać. No i zwykle nie przejdzie się w zwykłych butach, trzeba ze sobą zabrać wodery bądź taki kombinezon, jak Państwu pokazywałem. To właśnie ten kombinezon po prawej stronie na zdjęciu, to jestem ja. I jak się ma taki kombinezon, no to spokojnie, on też można w nim pływać. Jeśli ktoś planuje, a zdarza się zakładanie kempingów na Svalbardzie, no to wokół kempingu, tak mieliśmy z wyprawą Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2010 roku, to już minęło może wiele lat, ale zasada się nie zmieniła. Wokół kempingu trzeba założyć potykacze, czyli takie na słupkach ładunki wybuchowe, takie petardy, które są odpalane w momencie, jak coś pociągnie za żyłkę, która łączy te słupki. Więc w przypadku, kiedy przechodzi niedźwiedź, bądź w naszym przypadku akurat renifer przeszedł, no to jest to sytuacja, kiedy jesteśmy o tym poinformowani i możemy się spodziewać jakiegoś zagrożenia. Bardzo ważne, żeby dbać o broń. Tutaj często pokazuję zdjęcie mojego kolegi, który jest bardzo doświadczonym polarnikiem, no ale zobaczył piękną saksifragę, więc chciał zrobić zdjęcie, więc broń odłożył tuż obok. Tak nie robimy, gdyż może broń być zapylona i wtedy tak naprawdę jak jest w lufie jakiś pył bądź piasek, tą broń jest bardziej niebezpieczna dla nas niż dla niedźwiedzia. Tutaj kilka zasad, które pozwoliłem sobie napisać i tak naprawdę są to zasady, które trzeba stosować nie tylko w Arktyce, ale też przy każdym wyjściu, czy w polskie góry, czy nawet pewnie do lasu. Ja często wybieram się z psami do Campinosu, więc część z nich na pewno też używam. Każde wyjście terenowe musi być zaplanowane i w Arktyce zawsze mamy taki zeszyt wyjść, zawsze informujemy, gdzie idziemy i o której planujemy powrót. I podajemy również datę, znaczy godzinę alarmową. W razie, jeśli do tej godziny nie wrócimy, no to muszą zostać poinformowane służby ratunkowe, bo coś mogło się z nami stać. Musimy dostosować zawsze swoją trasę do możliwości i doświadczenia i tutaj nie tylko swoich, ale również wszystkich uczestników i panujących warunków. Byłem kiedyś z laureatami konkursu Edu Arctic, mieliśmy taki edukacyjny projekt. No i tutaj zdarzył się taki przypadek, że kolega zwichnął nogę. No i cóż, no to był duży problem, ale na szczęście, no tak, byliśmy dużą odległość mieliśmy jeszcze do stacji. No ale tak, mieliśmy ze sobą środki kontaktowe, miałem ze sobą taki splint, żeby zabezpieczyć mu tą nogę, więc wszystko tak naprawdę skończyło się dobrze. No ale tutaj być może przeskoczenie przez rzeczkę, czego się nie spodziewałem, no tutaj ten kolega zwichnął nogę, może troszkę jego doświadczenia zabrakło, nie wiem, w każdym razie no, trzeba się i na takie sytuacje przygotować, gdyż nigdy nie wiadomo, co tam się może wydarzyć. No a wiadomo, jeśli mamy jakieś osoby mniej doświadczone, to zwykle w terenie one będą troszkę też wolniejsze, ostrożniejsze, no, przez co może czasami i bezpieczniejsze, ale na pewno trzeba tą trasę dostosowywać do tego, z kim się przemieszczamy. Na przykład wiem, jak jedziemy na skuterach śnieżnych, jeśli ktoś wcześniej nie miał doświadczenia, to może być dla niego dużym zaskoczeniem, że na tym skuterze trzeba bardzo balansować, bo to nie jedzie tak prosto jak na rowerze po ścieżce rowerowej. Tylko, że tutaj w tym śniegu ten skuter zaczyna troszkę pływać, no i dla niektórych to może być zaskoczeniem i jadą wolniej. Wiem, bo kiedyś tak byłem z moją żoną, odwiedzając znajomych właśnie w Longyearbyen i wybraliśmy się na dłuższą trasę, tylko ja myślałem, że będziemy jechać średnio 80 na godzinę, jechaliśmy 40. No i tutaj zmiana pogody szybka spowodowała, że musieliśmy w złych warunkach bardzo jechać i przy śnieżycy nie za bardzo było cokolwiek widać, więc było to trochę stresujące.
W każdym razie policzyłem, ile normalnie ja bym pojechał, a na dwa skutery troszkę nam to zajęło dłużej niż planowałem. Taki przykład. Zawsze trzeba sprawdzić prognozę pogody i przygotować się na warunki, które są w prognozie, ale tak naprawdę nie te, które są w prognozie, ale na jeszcze gorsze. Musimy założyć, że przemokniemy, że trzeba będzie zmienić jakieś rzeczy. Trzeba mieć zawsze dodatkową parę chociażby rękawiczek. Zdarza się, że gdzieś tam na szczycie góry może zawiać silny wiatr, na moment zjedliśmy rękawiczkę, już jej nie ma, bo poleciała, no więc druga para może nam pomóc w tym, żeby nie schodzić z rękami w kieszeniach z góry, która jest dość stroma i niebezpieczna. Zawsze oczywiście trzeba dobrać sobie bezpieczniejszą trasę, no i także zabrać ze sobą ekwipunek, czyli jakieś jedzenie, jeśli idziemy na dłużej, no i ja też zawsze mam ze sobą apteczkę. I to nieważne, czy mam plecak taki mały do pracy, bo zawsze tam mam taką malutką apteczkę, czy już też w terenie to taka większa, że w razie W trzeba być przygotowanym. Zawsze warto wiedzieć, znaczy to trzeba wiedzieć, gdzie człowiek się znajduje. Stąd pomocna jest mapa, kompas, a przede wszystkim GPS wraz z zapasowymi bateriami. Tutaj jeśli chodzi o baterie, to te, których nie używamy, musimy mieć, ale też które używamy, blisko ciała, bo to ciało człowieka trzyma temperaturę. Jeśli włożyłbym GPS do kombinezonu ciepłego, mojego skuterowego, ale trzymał ją na zewnątrz, zewnętrznej kieszeni, no to szybko bateria się rozładuje i GPS będzie do niczego. Zawsze warto się zastanowić, czy aby na pewno musimy dotrzeć do celu, lepiej niepotrzebnie nie ryzykować. Jeśli jest informacja o niedźwiedziu w okolicy stacji, no to stwierdzamy, dobra, nie można nic zrobić. Niedźwiedź musi przejść, musi gdzieś tam sobie pójść. W tym momencie po prostu nie wychodzimy, czekamy na to. Zawsze również też myślimy o tym, że jak już w jakieś miejsce dotarliśmy i strasznie się zmęczyliśmy, no to jednak ten powrót też musi być możliwy, stąd siły trzeba również troszkę oszczędzać. Nigdy nie biegniemy w jakieś tam miejsce, żeby później nie mieć siły na powrót. No i wspomniane, nie wychodzimy nigdy samotnie, w stacji jest to zabronione. Jak ktoś ma fantazję i chce zdobywać góry w swoim wolnym czasie, może to robić, ale nie może tego robić sam. No i to by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że jakieś ciekawe informacje tutaj Państwu przekazałem. Jeśli chcecie Państwo o coś jeszcze zapytać, to tutaj nadal jestem, ale już kilka osób się chyba do mnie dobijało do pokoju, więc zaraz będę musiał uciekać. Dziękuję bardzo za miłe słowa.